No ale do rzeczy, po co my się tu spotkali w ogóle? Ano po to, że na ostatnim strzelaniu na Marininie na 500-ce wyszło tak, że o ile w tamtej bergarze musiałem odkładać tam dużo mniej, to tutaj wyszło tak, że musiałem aż 10 milisów odkładać na krzyżu, co jest takie, no można strzelać, ale trochę wkurzające, między innymi dlatego, że jak założyłem sobie Tiger Cama i troszkę zoomowałem, to już nie załapał obrazu z tego i 90% nagrań poszło w cholerę, bo co z tego, jak tylko górę nagrywał. Także tak to wygląda. No i co? Trzeba w końcu użyć tego skosu. To mamy 300 moa. Także zobaczymy, jak to będzie działać. No nic, będziemy montować. Pięknie to nie wyjdzie, no ale cóż, zobaczymy, czy to jest w ogóle powtarzalne. Działamy. No dobra, to działamy w takim razie. Fajne tutaj w tej szynie ze skosem jest to, że nie musimy kombinować z montażami. Tego ja kupiłem, tylko właśnie dlatego ja kupiłem, że tutaj jest tubus 35, oczywiście możliwość wyboru jest nie za duża w dobrych montażach, albo dostępność kiepska, ale szpur bez problemu to ma i teraz znaleźć jakiś montaż z regulowanym skosem jeszcze pod 35 tubus, no to już się robi problem, trzeba szukać, co tam jakieś, ale to jest ponad 1000 dolarów. Za sam montaż trzeba wywalić, no i tylko to jest montaż pod 35. Do niczego więcej nie można, era tak bodajże, do niczego innego nie można go zastosować, a tutaj szyna się zakłada na tą szynę i zapinamy, nawet nie wypinamy lunety z tego montażu, także to jest super, no a zaraz zobaczymy. Co się okazuje, ta szyna tak wchodzi ciasno, że nie jest to takie proste. Trzeba niestety ją jakoś spróbować dobijać. Uff, powiem wam, że było trochę młotkowania, żeby to wbić. Ta szyna troszkę jest chyba szersza od tego. No ale wiadomo, młotek to młotek, dał sobie radę, ale lekko nie było. Śrub można by było w ogóle nie używać i też by tutaj się nic nie stało, bo to jest tak zapieczone już teraz, że... To wygląda założoną szyną. Co? Wygląda skala milsa, mamy podzielonego na 20, aż kliknięć, tu jest 1, ale są ponumerowane 1 dziesiąta, 2 dziesiąte, 3, a tu będzie teraz 0, mały kliczek to będzie 5 setnych, aż 1,
No, ciekawe, jak to się sprawdzi. Dobra, teraz jest wyzerowany, tu jest na zerze, także ta szyna powinna być równoległa do tej, czyli jak mieliśmy tutaj 0 ustawione na 50, to i teraz powinniśmy mieć tutaj na zerowym ustawieniu, czyli opuszczonym. Powinno się wszystko zgrać, no ale zobaczymy. Spróbujemy go trochę rozkręcić. O, to jest 30 miejsców, czyli taki skos, jaki mi potrzebny był, mniej więcej na 500 metrów. Lecimy dalej. Dobra, tutaj mamy 90 milisów. Matko boska, zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie cośkolwiek widać. To lecimy w lufa. Także tak to jest.